Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan przewodniczący Jacek Cieślak. Przysłuchując się dyskusji dotyczącej raportu, słuchając swoich przedmówców, nasuwa mi się taki wniosek. Po pierwsze, próba zdefiniowania samego raportu. Raport w zależności czemu ma służyć, będzie różnie definiowany. I tak jak pan burmistrz mówi tutaj, pani Marzena mówi, Kondra, również macie państwo sporo racji. Dlatego myślę, że warto by było się też pochylić na tym, żebyśmy jako radni tutaj, niosąc taki kaganek oświaty i pomoc burmistrzowi, coś taki wzór raportu spróbowali zrobić. Ja tutaj grzebałem w telefonie i tak różne definicje tego raportu były, w zależności do kogo jest adresowany. Ten raport o stanie gminy powinien uwzględniać przeciętnego odbiorcę, dla którego ten raport powinien być po prostu zwyczajnie czytelny. Mówi się, że jesteśmy wzrokowcami, a więc łatwiej nam wpadają, łatwiej zapamiętujemy to, co widzimy. No, układ tabelaryczny jest trochę układem, że tak powiem, nużącym. Lepiej jest, jak właśnie jest bardziej rozbudowana grafika, oczywiście z opisem, bo jedną z cech takiego raportu, jak to się mówi, dobrego raportu jest to, żeby była ta różnorodność i elastyczność prezentacji informacji. Także myślę, że te uwagi, ja nie będę długo na ten temat mówił, bo nie czuję się tutaj jakoś bardzo kompetentny, ale mówię, analizując różne określenia tego raportu, właśnie zwraca się wszystkim uwagę, kto będzie tym odbiorcą, czemu on nam ma służyć. I wszędzie się podkreśla tę interaktywność raportu, że jednak ta grafika powinna być bardziej rozbudowana, a nie tylko w takim ujęciu bardzo dużym tabelarycznym, bo to się po prostu zaczyna w pewnym momencie robić nużące. To taka moja uwaga. I ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to tutaj wkradł się błąd w liczbie uczniów w liceum ogólnokształcących. W roku 2019 było 5 klas pierwszych, a nie 2 klasy pierwsze, bo to był rok tego podwójnego rocznika, to tak na marginesie, żeby to poprawić. Rok 2019-2020, no półrocze obejmuje niestety. Dziękuję, panie burmistrzu. Bardzo dziękuję za te uwagi. Liczba uczniów jako konkret została już tutaj przez pana Jakuba Bargieła przekazana przy przerwie Bargła przed chwilą i została poprawiona. Rzeczywiście tam wkradł się błąd. Również tam jest jeszcze jeden błąd, to jest strona 72. Jeszcze to oświatę. To prostuje, że liczba uczniów w liceum w klasie pierwszej powinno być 5 oddziałów, a w klasie drugiej 2, odwrotnie. Tak, tu zostały przestawione te cyferki. Natomiast też jest źle podane liczba uczniów w szkole podstawowej numer 2. W klasie czwartej jest zapisane 2 oddziały, 64 uczniów. To jest niemożliwe, bo klasa ma przeważnie 21 osoby, także że tutaj jest też pomyłka, to będzie do weryfikacji. Jeszcze jedna uwaga, bo to już tylko dotyczące oświaty. To znaczy trochę może autor miał na myśli to, co miał na myśli, natomiast wydaje mi się, że oświata to nie tylko egzaminy i statystyki, ale oświata to również pewnego rodzaju działalność i wychowawcza i przecież wiemy, że w szkołach na terenie Bonia realizowane są różnego rodzaju projekty unijne, które czemuś służą. Jak gdyby takiej informacji o działalności szkół poza sensu stricto naukową tutaj brakuje, no, żeby ten obraz, że tak powiem, dopełnić. Myślę, że skoro oświata jest jednym z konsumentów dużej części budżetu, nie mówię tego, broń Boże, złośliwy, ale mogę tylko popierać. W związku z tym wydaje mi się, że można było tę prezentację oświaty tutaj inaczej przedstawić, tak bardziej pełnie i obrazowo. Pani naczelnik, to nie do pani, broń Boże, tylko taka moja uwaga. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ad vocem pan burmistrz. Zanotowałem złotą myśl pana przewodniczącego, czyli autor miał na myśli to, co miał na myśli. To trafi pan tutaj do autorów złotych myśli. Dziękuję bardzo. Może w raporcie.